Ponad 300 uczniów potokiem około 30-osobowej kadry zdobywa wiedzę w Liceum Ogólnokształcącym imienia Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie. W latach 2012-14 została tu zrealizowana kilkumilionowa inwestycja powiatu rzeszowskiego. Dynowszczyzna w 1999 roku została przejęta administracyjnie do powiatu rzeszowskiego. Był to region, który wymagał ogromnych nakładów, był to region zaniedbany. Powiat rzeszowski od początku starał się szukać środków i zdobywać je z różnych źródeł i na ten region inwestować. Jednym z takich zakresów, który jest bardzo ważny dla powiatu, to jest szkolenie młodzieży ponadgimnazjalne. Na terenie Dynowa, gdzie się znajdujemy, są dwie szkoły. Jest to liceum oraz zespół szkół zawodowych. Są to bardzo dobre szkoły. Te szkoły mają ogromne znaczenie dla tego środowiska, dlatego że w tych szkołach się skupia nie tylko nauczanie, ale także życie kulturalne i wiele innych zakresów, które są bardzo ważne dla społeczności dynowszczyzny. Szkoła, przy której się znajdujemy, ma bardzo duże tradycje. W ubiegłym roku obchodziła 70-lecie. Jest to takie miejsce, które jest kolebką wielu ludzi, wielu takich absolwentów, którzy się znajdują w różnych miejscach i którzy starają się być takim po prostu promotorem regionu dynowszczyzny. Szkoła ta ma także znaczenie dlatego, że nabór do szkoły co roku jest pełny. Nigdy nie mamy żadnych problemów, jeśli chodzi o ilość młodzieży kształcącej się w szkole. Dlatego też staramy się, ażeby te szkoły, tak samo liceum, jak i zespół szkół zawodowych na terenie Dynowszczyzny oraz wszystkie szkoły na terenie powiatu rzeszowskiego było miejscami, które są przygotowane do nauki tej młodzieży, czyli wyposażone w najnowsze jakieś tam wyposażenie technologicznie, w urządzenia, w te rzeczy, które ułatwiają nauczanie. Oprócz tego kadra, która w tych szkołach uczy te dzieci, jest zespołem ludzkim, który też jest kształcony, uzupełnia swoje wykształcenie, a także staramy się, ażeby propozycja, ten zakres kształcenia w tych szkołach był dostosowywany do rynku pracy, do możliwości, ażeby potencjalny uczeń, absolwent, który wychodzi z tej szkoły, mógł na tym rynku się odnaleźć, mógł znaleźć swoje miejsce pracy, swoje miejsce, w którym się będzie życiowo realizował. Zanim powiat rzeszowski przystąpił do realizacji tego zadania, dynowska usportowiona młodzież musiała pracować na liczne trofea w małej, ciasnej hali gimnastycznej, w której nie mieściły się standardowe wymiary boiska do siatkówki czy koszykówki. Po zakończeniu prac powstał piękny, nowoczesny obiekt. Liceum Ogólnokształcące imieniem Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie w ubiegłym roku, na początku września, otrzymało potężny dar od Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w postaci hali sportowej wraz z zapleczem. Na to zaplecze i na cały ten obiekt składa się hala sportowa o wymiarach 42 na 22 metry, prawie, czyli około 1940 metrów, siłownia, 4 szatnie z natryskami i z ubiekacją. Oprócz tego znajduje się tutaj klasa językowa, no i tak zwana sala gier stołowych. Wszystko w pełni wyposażone. Kwota ogólna tej inwestycji to 4 miliony 115 zł. Oprócz tego w momencie oddawania tego obiektu jeszcze było tu szereg innych prac wykonanych, takich jak parkingi. Jest tu, są 3 parkingi, które przedtem szkoła nie posiadała. No i także dzięki starostwu w samej końcówce tej inwestycji doszło jeszcze do odnowienia całej elewacji obiektu. Była to dodatkowy koszt gdzieś w granicy około 70 tysięcy i to też zostało wykonane w momencie oddawania całości. Częściowo było to, jak można było powiedzieć, robione pod zjazd okazji 70-lecia naszego liceum, który to zjazd odbył się 12 października 2014 roku, a samo oddanie było 5 września 2014 roku. Ten obiekt, który zawdzięczamy starostwu, był bardzo przez ten okres jednego roku przydatny, jako że młodzież miała możliwość realizacji zajęć dydaktycznych w bardzo dobrych warunkach, w sposób bezpieczny, ale także nie tylko dla naszej młodzieży ten obiekt służył, ale był też dla społeczności lokalnej. A więc odbyło się szereg takich imprez o ogólnym znaczeniu, już wspomniany wcześniej zjazd,
wszystko to się odbywało na dacie sali, ale był i koncert noworoczny i inne uroczystości właśnie odbywały się tutaj na naszej sali. A więc obiekt jak najbardziej ze wszech miar przydatny i korzystny i wiadomo będzie służył na latami. Zdecydowanie poprawiły się warunki pracy kadry nauczycieli wychowania fizycznego. Zamiast ciasnej pakamery mają przytulny pokoik z własnym zapleczem sanitarnym. W pomieszczeniu siłowni znajduje się wszechstronne wyposażenie w urządzenia do ćwiczeń. Młodzież chętnie z nich korzysta. Jak już wspomnieliśmy, nowy obiekt został otwarty niedawno, mniej więcej przed rokiem. I już ten rok właśnie potwierdził. Znowu zajęliśmy pierwsze miejsce, 9 raz z rzędu w powiecie, a w województwie w tym roku 17, a 2 lata temu byliśmy 12 w województwie. Czyli te sukcesy są i ta grupa usportowionej młodzieży tutaj jest. Oczywiście odnosimy jeszcze w innych dziedzinach, ale jeżeli mówimy o hali, to tutaj to wspominam. Tutaj przy okazji tego omawiania należałoby podziękować tym młodzieżom, znaczy młodzieży za te sukcesy, ale też należałoby podziękować osobom, które zawdzięczamy tą halę sportową. Myślę to szczególnie tu panu staroście Józefowi Jodowskiemu, na pewno panu wicestaroście Markowi Sztarzowi, na pewno pani naczelnik Józefie Kucz z Wydziału Rozwoju, no i na pewno panu naczelnikowi Adamowi Kozakowi, z naczelnikowi Wydziału Społeczno-Oświatowego. Te osoby na pewno były mocno zaangażowane w tym, żeby ta hala powstała tutaj w naszym środowisku i im na pewno to zawdzięczamy. Oczywiście tych osób zaangażowanych w powstanie tej sali było znacznie więcej, ale te osoby, które są z zarządu powiatu i te osoby, które jakby decydowały o powstaniu, to właśnie te osoby były i dlatego mam okazję, to w ten sposób chciałbym też podziękować, że to powstało i tu wypowiadam się nie tylko w swoim imieniu, ale całej społeczności naszej szkoły.